Wojna! Wojna! Na pierwszej stronie meldunek o zabiciu 120 żołnierzy. I tak jakby to nie są te emocje, o których tutaj jest mowa. Bo skoro jest wojna, no to z czym ona ma się nam kojarzyć, a wcale to nie wychodzi nam. Co to jest wojna? Małgosia, jedno skojarzenie. Śmierć. Śmierć. Katastrofa. Katastrofa. Dalej. Żal. Żal. Dalej. Smutek. Smutek. Utrata bliskich. Utrata bliskich. Nasze przedstawienie, Pan Cogito, jest oparte na twórczości Zbigniewa Herberta. Jest takim połączeniem rozmaitych jego wierszy z esejem Stanisława Barańczaka. Przede wszystkim pragniemy pokazać innym, że też te, trzeba podejmować też te trudne tematy i starać się wejść w to dojrzałe życie. No tak, żeby była autentyczna emocja, a nie udawanie, że się coś... Oko pana Cogito spogląda obojętnie po żołnierskiej hekatombie, aby zagłębić się z lubością w opis codziennej makabry. Tu za szybko to było powiedziane. Nie ma to sensu takiego i nie wychwycimy tej myśli. Ale czyli tutaj ty musisz sens nadać. Więc Ania, jeszcze raz. Oko pana Cogito. Oko pana Cogito spogląda obojętnie po żołnierskiej hekatombie. Rozumiemy się, bo już 3 lata ze sobą pracujemy i staramy się rozwiązywać razem jakieś problemy i różne sporne sytuacje, żeby pomóc drugiej osobie jak najlepiej się wcielić w tą postać. Zespół występuje na różnych szkolnych uroczystościach, festynach, ale również staramy się raz w roku wystawić takie przedstawienie zupełnie niezwiązane z życiem szkoły. Więc kiedy dochodzi do momentu, że myśl jest jak woda, wielka i czysta woda, przy obojętnym brzegu marszczy się nagle woda i fale przynoszą blaszane puszki, drewno. Pan Cogito jest człowiekiem na wskroś współczesnym. No myślę, że chyba najbardziej mi zależy na tym, żeby młodzieży przybliżyć teatr i żeby ten teatr młodzież mogła polubić. Cogito ergo sum. Myślę, więc jestem. Na skarpie się tu urodziłam i wychowałam się praktycznie tutaj do momentu pójścia do szkoły podstawówki. Bo ja byłam malutka, malutka, malutka. Po tym jak się u dziewczynek zaczyna ten ostry wzrost, ja nagle zaczęłam rosnąć jak oszalała. Więc po prostu kręgosłup nie nadążył. Skończyło się tym, że wykryli u mnie skrzywienie kręgosłupa, które bardzo szybko postępowało. Teraz już 2 lata temu ukończyłam technikum dla dorosłych. No teraz obecnie jestem na bezrobociu, a zajmuję się moim chorym dziadkiem, który ma chorą trzustkę.
to godzina 7 rano jest pobudka, pijemy herbatkę rano, rozmowa, potem idziemy jeszcze do łóżka, ja mówię, potem wstajemy, każdy się idzie z nas myć, mówi dziadka gole. No niestety, no znaczy taki po prostu obowiązek, że człowieku, ja mówię, jak masz dostać to mieszkanie, to najpierw się zajmuj dziadkiem. No i po prostu zrezygnowałam z pracy dla dziadka. Na razie z tego wszystkiego, z tak jak chłopaków poznałam, to żaden nie jest godny bycia ojcem. Wiem, że pracę można dostać, tylko że wiesz co, druga obawa to jest tak, dobry chłop, żeby zarobił na to mieszkanie, żeby nas było stać i żeby po prostu mieć dzieci. Powiem ci, że kiedyś na osiedlu na Skarpie, tak jak ja mieszkałam, jak byłam dzieckiem, do tych lat się cofnę, to był taka zwana Aleja Róż. Ładny, zielony żywopłot, niepołamany. Te huśtawki, takie ładne, wymalowane, to wszystko. Teraz żywopłot połamany, jedna ławka. Huśtawki jak stare usunęli, tak nie ma nic. I dzisiaj mnie cieszy, że dziadek jest zdrowszy, że na samą sobotę mam wesele, że mam kochających rodziców, na których mogę liczyć w każdej chwili.